Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na moim kanale YouTube odnośnie unboxingu. Otwieramy sobie płyty z Rammsteina i nie tylko i w dzisiejszym materiale proszę Państwa przedstawiam Wam album Lindenmana z Pills. Film gdzie tak naprawdę mogę śmiało powiedzieć, że nagrywam jeszcze raz dla Was dlatego, że ten film miał już całkiem niedawno okazję być na moim kanale. Aczkolwiek y, po prostu nie pomyślałem i y, chciałem Wam pokazać w sumie dwa takie albumy, same, z tym, że jeden jest otwarty, a drugi jest nieotwarty. Na tym wcześniejszym filmie, który pojawił się już dość chwilę temu, dwa tygodnie, jakoś tak, trzy tygodnie temu, y, po prostu opowiadałem Wam o tym albumie, jakie są piosenki i tak dalej, i tak dalej, moje odczucia ale niestety nie otwierałem go dlatego, że ten tutaj album, który leży jest w folii nigdy nie otwarty. A tutaj mam właśnie używkę i mogłem wam od razu pokazać jak wygląda w środku ten album, a nie zrobiłem na tamtym filmie, bo po prostu nie chciałem otwierać tego albumu ze względu takiego, że mam taki album no i po co mieć też y, dwa takie same albumy otwarte, więc jeden stwierdziłem, że po prostu zostanie w folii, tak. Tak. No i proszę Państwa, oczywiście przechodzimy do omówienia. Album Killing Pills Nie będę się tutaj specjalnie rozpowiadał, bo już omawialiśmy sobie ten album. Tak się płyta prezentuje z boku. Może bardziej o w tą stronę, bo wam chyba do góry nogami pokazywałem wcześniej co. Tak się prezentuje z boku. Jak widzicie folia jeszcze nie ściągnięta, no i na pewno nie będzie ściągnięta przez najbliższe lata. Uważam, że to nie ma po prostu sensu ściągać, bo po co? No i tak się też prezentuje album w tyle. Mamy tutaj na nim 10 piosenek oraz logo Lindenmana, a piosenki są takie jak Skilling Pills, Lead Boy, Fat Fish on, Cheerder of the Sun, Home Sweet Home, By, Golden Shower, Yukon oraz Prize Aboard. Chcę jeszcze zaznaczyć, że na moim kanale są też poświęcone dwa osobne materiały odnośnie albumu Skin Impulse, a mianowicie pierwszy film był właśnie z tej takiej wersji. Bombe, bombe, bombonierka, tak zwane przeze mnie <grymianie> nazywana, o, to jest ten taki jakby Deluxe Box, chyba coś w tym stylu. Jest to bombonierka. Ja to tak zawsze na to mówię, o takich naprawdę sporych w, w, tych rozmiarach. Jest to taka, po prostu najszybciej mówiąc, dowalona edycja, jest taka najlepsza, bo to, co teraz Wam prezentuję na tym filmie, jest to taka wersja podstawowa, czyli no taka uboga, może chodźmy w tą stronę. No i oprócz właśnie tego deluxa również jest poświęcony film na edycję chyba limitowaną czy specjalną. To się różni też od tego, nawet sam fakt, że jest to większe i to już tak się troszkę otwiera książkę. No, i też również są dodatkowe utwory na tym deluksie oraz na tej edycji specjalnej, limitowanej, jak zwał, tak zwał. No, bo tutaj mamy, proszę Państwa, 10 piosenek. My też sobie to omawialiśmy na, na filmie, jaki się pojawił, pojawił z tego albumu jakiś tam czas temu, te dwa tygodnie temu. Tutaj mamy 10 piosenek, a tam będzie, proszę Państwa, więcej. Bo o jedną więcej, czyli 11. Właśnie tak się. Właśnie tym na przykład te wersje się różnią, tak, wyglądem oraz utworami, że gdzie nie gdzie jest 10, a tam jest na przykład 11, tak. No ale dobra, moi drodzy, to tyle z takiego opowiadania. Myślę, że ten album może pójść spokojnie na bok nieotwarty, nowy. A tymczasem prezentuję dla Was też taki album sam z mojej prywatnej kolekcji, który został kupiony w 2015 roku, z tego co pamiętam. Rok mamy aktualnie 2024. No i tak się już prezentuje album bez, bez folii. Nie będę się też tutaj specjalnie chyba Wam rozpowiadał, no bo po co? Już sobie to wszystko omówiliśmy, prawda? O tutaj powiem Wam, że sens tego filmu jest taki, że po prostu chodzi o to, żeby Wam go pokazać w środku, tak. Więc myślę, że możemy sobie go powoli otworzyć. No i dobra, mamy coś tutaj takiego: Dandenman Skill Impulse. No i zdjęcia, zdjęcia, które są na pewno Wam dobrze znane, bo akurat tak się składa, że w tamtych edycjach były te same zdjęcia. Mamy słowa oraz tytuł piosenki. Tutaj jest akurat bez zmian, tylko różni się po prostu to, że, że no mamy mniejszy format, tak? No i ten jeden mniej utwór. To, tylko tak się różnią te wersje, tak naprawdę, nie? Bo co do zdjęć, co do pisma, do tego stylu, no to jednak zdecydowanie to wszystko wygląda tak samo. Taką ciekawostkę w sumie mogę Wam sprzedać. Tak właśnie wygląda okładka singla Lindenmana Fijon. Mam tego singla, również film jest na kanale. Zachęcam do obejrzenia. Raz w życiu tylko byłem na koncercie Tila Lindenmana w 2023 w Katowicach, w Spotku. Bardzo fajny koncert, również mam go nagranego na swoim kanale. Cały. Zachęcam też do zobaczenia go. Nie, no jestem pewny na 100%. Nic się tutaj, te zdjęcia nie różnią od wersji tej limitowanej albo od tego Deluxe Box. Kompletnie. Wszystko wygląda identycznie. No i płyta, która prezentuje się w takiej. Oto sposób. Również ona wygląda na tamtych edycjach tak samo. Także no, jak widzicie no, nie ma tutaj jakiejś dużej różnicy ale sam fakt warto mieć bo, bo wygląd. Po prostu te płyty wyglądają troszkę inaczej. tak Znaczy płyty no projekt albumu bo płyty są takie same. Tą którą właśnie teraz tutaj dla was prezentuję. Płyta jest oczywiście zadbana. Raz może w życiu w nośniku zresztą chyba widać. Spójrzcie sobie. Tak, bo właśnie moje płyty z Ramshaina wszystkie wyglądają w mojej prywatnej kolekcji. Ta płyta ma, proszę Państwa, naprawdę sporo lat, bo ona ma już 9 lat w tym momencie. Kupiona w 2015 roku, a mamy rok 2024, czyli prawie 10 lat już ma. I jak wygląda wciąż nowa? Moi drodzy, to by było raczej tyle. Tu żadnych zdjęć nie ma, o dziwo. Czasami są jeszcze jakieś zdjęcia po wyciągnięciu płyty. Proszę Państwa, to tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie lajka, komentarz oraz zapraszam Was do subskrypcji kanału Mistrzów i Uziomek Milan, a tymczasem ja Was zapraszam na kolejny film z unboxingu. Będziemy sobie znowu coś tam dalej otwierać. Na pewno będziemy otwierać sobie jeszcze takie płyty, które, yy, których jeszcze nigdy nie nagrywałem, bo po prostu jakoś tak wyszło. One już nie będą nowe, ale również one będą z mojej prywatnej kolekcji. Także wszystkiego dobrego Wam życzę i do usłyszenia. Cześć!